Nagrywanko jeszcze raz, zobaczymy jak tym razem będziemy słychać. Zwiększyłem kurde głośność mikrofonu o 30 decybeli. Jestem naprawdę ciekaw teraz. Zobaczymy, no. Zaskoczcie mnie pozytywnie, mam nadzieję, że to 30 decybeli coś dało. Bo tak zwiększyłem czułość mikrofonu. Tylko nadzieję, że to jak słucham z tym to fraps też to wychwyci, bo byłaby trochę lipa gdyby jednak nie. Zobaczymy, przejdziemy z 50 pokoi, zobaczymy. Jak będzie dobrze, to mnie dobrze. Jak będzie źle, to mnie źle. Zobaczymy, bo jestem naprawdę ciekaw. Myślę, że pierwszy pokoju teraz zrobię w 5 minut, tak że nie ma problemu. No może nie w 5, w 10, nie, no przecież to jednak siedzi przy te pokoje. Jest ich różna długość, szerokość. Znowu ten pokój. Źle. Lewo. Prosto w dupę psa, czekajcie. Mam głośność gry na 12, więc zobaczymy. Dobra, to lewo. Lewo. Prosto, lewo. Dobra, i no rozgudyn. No zobaczymy. Zobaczymy, bo ja sam naprawdę jestem ciekaw. Podwiększyłem głośność mikrofonu o 3 decybeli. To jest bardzo dużo. Okej, jak na razie. Ta pata cukrowa to taka trochę zbyt słodka jest, jak na jumpscare. Przecież te odgłosy tam flecą. Boże jedyny. Nigdy nie wiadomo, o co się spotka. Nie, no ja wiem, ja w tą grę grałem tyle razy grałem w tą grę, że po prostu no znam na pamięć całą grę, po prostu znam na pamięć całą grę. Ja z palcem w dupie, ja mogę z zamkniętymi oczami tą grę przejść, no może nie znam tym czym, ale no z palcem w dupie na pewno. Po prostu ja już wiem, to ja znam wszystkie błędy, bugi, cheaty w tej grze. Na przykład dając plik tekstowy można mieć szybkie siekiery, ale nie będę tego robił, nie będziemy cheatować. No wszystkie zablokowane? Yes, robicie. Co w ogóle? Ale pyszne. Oh yeah. Coś tu się wytopiło. Krew. Kartę wziąłem. Obieg piąty rósł coraz bardziej. Powiedziałem z pół, że potrzebujemy sobie funduszy na te... Na to coś. Jednak ona tylko się zaśmiała, hahaha, i wleciała prosto w sufit. Tradycyjnie. Bez większej ilości chemikaliów do trzymania tych rzeczy w celach, nie jestem pewny, jak długo będziemy tu trzymać bezpiecznie. Asystent Generic Lab. Znaczy, chyba generalny asystent laboratorium, a może tu się laboratorium, że nie, GL Lab, czyli tak, General Lab, to chyba tak. Wziąłem kartę i teraz to tutaj? Nie, tu jest dalej locked. To nie, tu stąd sprzęt, czyli tam teraz muszę iść, dobra. No to idziemy tutaj. Mamy krew. O, ja wiem co będzie i to nie będzie przyjemne. Jestem pewny, że byk piąty zaginął. Szkło wokół tunera było roztrzaskane. Od tamtej pory słyszę klikanie dochodząc z sufitu. Super. Nie wiem co się teraz wydarzy. Jeżeli to jest na wolności i żyje, to na pewno ktoś tu mi ostatni raport. Klikanie staje się głośniejsze. Super, teraz jest już klikanie. O mój Boże. Teraz jest już klikanie. Teraz jest już klikanie, o Boże. Spieprz... Czarne dziury. Nie patrzymy się w te dziury, nie stajemy po nimi. Bo jeżeli się po nimi długo stoi, to wyłazi to pająkowe gówno. Ta stonoga zasrana. I nie, nie zbignie w stonoga. To nie jest zbignie. To jest coś gorszego. To jest coś gorszego. To jest coś gorszego. To jest takie gorsze. No pokażabym wam, ale naprawdę... Nie ma, o chyba, że przez ten labirynt, jeżeli zabłądzę, to będę mógł wam to pokazać, bo to nie jest fajna rzecz. To nie jest fajne, że w ogóle muzyka się nie załączyła. No to jest jeden z bugów tego, że muzyka czasem do niektórych specimenów nie załącza. Ale idziemy dalej. Idzie czy nie idzie? Nie wiem, chrzanie to, idę do przodu. Bo ja bym cię nie będę ryzykował. Chociaż możliwe, że w tym pokoju nie atakuje ten potwór. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. O, on tam był i się na mnie patrzył. Ja pierdzielę. Już chciałem coś innego, ale nie chcę przykinać tak mocno, nie? On tam był.
No to już widzieliście go w całej okazałości. Cały jego majestat zobaczyłem i nie chcę więcej raz tego zobaczyć. No idź do przodu, nie idź do przodu, naprawdę. Ja pierdolę, idziecie na czego? No tyle nie było, jumpscare'ów nagle są. Ja pierdzielę, no. O matko, o Jezu, no ja wiedziałem, że to będzie intensywny run. No, to są takie, i w takich pokojach ten nie goni. To są takie gierki różne, one są mocno dziwne. Nie chcę mi się nimi zająć, sami się nimi zajmijcie. Nie chcę po prostu spoilerować już tyle, po prostu sami sobie to obczajcie. Są dosyć chore. Jak na tą, skąd to jest spooky house jumpscare, to wszystko jest chore i popierdolone. Okej, karteczka. Nie wiem, jak długo tak wytrzymam. Nie widziałem swoich notatek, co może oznaczać, że... A nie, to już było, że to ktoś je zabiera, albo że... No coś, nieważne. No nieważne, no. Nie wiem, czy to by to w ogóle przytłumaczenie końcówka, ale... Never mind. Te notatki, one są sobie tylko takie w sumie... Czy niby fabuła jest taka, aczkolwiek, no... Mało istotne w sumie. Mało istotne, ale warto je sobie poczytać, bo ciekawe rzeczy można zobaczyć. Przeczytać. Dobra, jeszcze 9 pokoi. Ja kończę to, no, mam nadzieję, że tym razem... O, to jest taki pokój, że jakbyśmy doszli na koniec, to by był dead end, to byłby ślepy zaułek, chyba. Tak mi się wydaje, nie wiem, albo to był ten pokój, albo inny, albo ponowny. W każdym razie był taki pokój, że jak się szło tak takim korytarzem cały czas, to na końcu było coś niezbyt przyjemnego. Nie będę mówił co, bo ja tak mówiłem, nie chcę wam tu spoilerować wszystkiego. To zobaczycie na gameplayu, resztę obczajcie sobie sami. Bo jest co obczaić, pamiętam rzeczy. Także no. O Jezus Maria, to pokoje się tak wlekło. Nie lubię tych labiryntów, one są nie takie beznadziejne, bo jak coś tu będzie nas goniło, to sytuacja nie jest ciekawa, to raz, a dwa, no po prostu to się dłuży po prostu niepotrzebnie. I albo człowiek gdzieś pójdzie źle, albo człowiek pójdzie dobrze. No w tym labiryncie nie było innej opcji niż pójścia dobrze. No ale tak, no długo się idzie. Znowu te pokoje z grami. Z tymi maszynami do gier. No idziemy, raz. Zaciskamy poślady i jedziemy do przodu. Lokomotywa nadciąga. Dobra. Dwa pokoje. Lekko się przeleciało, tylko leciutko. No. To nie. Pokój z mózgiem. Muszek pyszny, smaczny i zdrowy. Dobra, już przestań się utrudniać, bo to się zaraz skończy psychiatryku wszystko. Dobra, 150 pokój, no zapiszę już. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem wszystko poszło dobrze. Mam nadzieję, znaczy myślę, że to jest moja ostatnia notatka. Umrę bez znalezienia ucieczki. Ale tak naprawdę to nie jest prawda. To miejsce było jak moja ucieczka. Ucieczka wszystkiego innego. Moja śmierć będzie w pewnym sensie romantyczna. No pierdolon romantyk, kurwa. Ja pierdolę.